Dzień dobry, cześć. Witam Cię na moim kanale. Ja się nazywam Klaudia, a to jest kanał Klaudia w liściach. Dzisiaj odcinek, w którym przeszłam się po kilku sklepach i zobaczyłam, jakie doniczki i jakie osłonki sklepy mają nam do zaoferowania. Byłam w TK Maxie, w Jysku, w Action i w Pepco, ale co najważniejsze, byłam również w moim ukochanym Lumpie. Materiały z TK Maxa i z Lumpa właśnie, czy właściwie osłonki i doniczki, które tam były, chociaż w Lumpie tam jeszcze filmowałam różnego rodzaju rzeczy, są zachwycające i mam nadzieję, że ten materiał Ci się szczególnie podoba. Daj mi też koniecznie znać, czy którąś z tych rzeczy byś sobie kupił, kupiła, bo ja nie wyszłam z pustą ręką. Ale to, co kupiłam, pokażę Ci już na koniec całego filmu. Zapraszam na odcinek. Przenosimy się już do Jyska. W Jysku, tak jak zwykle, nie jest za dużo rzeczy. Bardzo ładna osłonka za 37,50. Dość duża. Tak jak już mówiłam kiedyś w filmiku, o, ten wazon zielony mam i go lubię. Ja go kupowałam za chyba 15 zł, więc podrożę. Tak jak już kiedyś mówiłam, w Jysku bardzo rzadko zmieniają się dostępne rzeczy i ja to akurat propsuję. Tutaj świetna osłonka wisząca, ale ona niestety cały czas jest dość droga. Tutaj mamy taką betonową, właśnie dokończę zdanie. W Jysku rzadko kiedy jest nowy asortyment i ja to bardzo lubię, bo oni mają oczywiście jakieś sezonowe tam swoje takie rzeczy, czy związane z porą roku, czy ze świętami. Natomiast to nie jest tak, że oni non-stop zmieniają te rzeczy, więc ja myślę, że to jest dość takie ekologiczne zachowanie. No tutaj na przykład mamy świąteczne rzeczy i taką śmieszną osłonkę na trzech nóżkach. Ja nie jestem jakąś wielką fanką takich dekoracji okolicznościowych, bo często te rzeczy są jakieś plastikowe, no rzadko kiedy to są rzeczy z takich organicznych materiałów, więc ja nie jestem fanką takowych. Natomiast właśnie Jysk jest o tyle fajne, że oni po prostu mają swój asortyment. Jak chcesz, to coś kupisz, jak nie, to znajdziesz to może gdzieś indziej, ale mam wrażenie, że oni po prostu nie produkują tak bardzo dużo rzeczy. Nie mam pojęcia, czy tak jest, natomiast taka jest moja obserwacja. Śmieszny, bąbelkowy wazon za 75 zł. Mega uroczy. Tutaj mamy super wazon złoty i on był naprawdę w dobrej cenie. No 80 zł za taki potężny wazon, który robi robotę w, dajmy na to, salonie. Osłonka wisząca na takich rzemyczkach, również ją mam. Ona jest w troszkę bardziej zielonym kolorze. Tutaj delikatnie jest przekłamany kolor. Jest taka bardziej taka zgniła zieleń. Jakiś fantazyjny wazon. Właściwie to mi się nie podoba, więc nie wiem, czemu go nagram, ale może Tobie się podoba. Kolejny wazon, który jest dość dziwny, trochę jest muszelkowaty. Śmieszne, 60 zł. A za 80 zł obok mamy taki ładny wazon, trochę w stylu jakby granitu. Coś takiego. I jeszcze na sam koniec, jak mi się wydaje, mamy takie pomarańczowe, ciężkie. Sprawdziłam to, pomarańczowe, ciężkie wazony i tutaj takie śmieszne wazony z dziurą. No i jeszcze takie latarenki, już tak wiecie, na koniec kadru. A, jeszcze złapałam tutaj tę osłonkę, chociaż ona nie ma żadnego plastiku w środku, więc nie wiem, jaka by była z niej osłonka. Pewnie można samemu wyłożyć ten środek folią. Ładna, no te kolory takie bardzo trudne, jakieś fiolety, zieleń, błękit, nie każdemu to będzie pasowało. Tutaj osłonka w dużo bardziej neutralnym kolorze i takie takie ciekawe stojako, kwitniki, eleganckie, bardzo glamour. No i na koniec jeszcze, to są chyba świeczniki, z każdego świecznika można zrobić doniczkę czy osłonkę. No i te moje przepiękne, ukochane osłonki, ja cały czas czekam, aż one będą tańsze, one mają taką fakturę, strukturę piasku. Czekam, aż stanieją, no 37 zł to nie jest kupa kasy, ale ja czekam. Jeszcze byłam w promocyjnym regale. Duże doniczki po 115 zł i te takie wiklinowe stojaki, tylko wiecie co, to nie jest wiklina. To jest taki jakby taka plastikowa wiklina, to jest coś sztucznego. Kiedyś tam, kojarzy mi się z latami 90. tych kwietników stojaków była cała masa, tylko one były z wikliny. No tak mi się wydaje, jeżeli było inaczej, to daj mi znać w komentarzu. Ten kwietnik, dobrze pamiętam, że 150 zł kosztuje. Ja kupiłam sobie 2 lata temu takie same dwa kwietniki, 160 zł. Na Allegro po 50 zł. Jesteśmy w Pepco. W Pepco osłonki na nóżkach podobają mi się po 60 zł. O, i ktoś sobie schował świąteczną osłonkę tam dalej. Tutaj mamy jeszcze takie osłonki razem z, można powiedzieć, kwietnikiem. Uchowała się jedna w takim kolorze pistacjowym. Pepco, tak jak zaraz zobaczysz, podobnie tutaj usilnie sprawdzałam cenę, 40 zł.
W Pepco, tak jak zaraz zobaczysz w Action, już naprawdę widać, że jest trochę tak jakby koniec tego sezonu roślinnego. Jest teraz dużo ozdób świątecznych, dużo ozdób halloweenowych i jesiennych. Tutaj nie wiem dlaczego pokazałam tę sztuczną roślinę, nie wiem. I rzeczywiście no w Pepco tutaj jeszcze po drugiej stronie regału znalazłam jeszcze jakieś tam osłonki. Te są bardzo ładne, te mi się bardzo podobają, te świąteczne mniej mi się podobają, ale tam co kto lubi, wiadomo. Tutaj jeszcze te różowe na tym stojaku są bardzo ładne. O ile się nie mylę, to moja Angie sobie taką kupiła do salonu, właśnie tam do salonu sukien ślubnych. Jej tam róż ten pasuje. One są ładne, one są takie eleganckie. Tutaj właśnie nie byłam pewna, czy to jest świeca, czy osłonka, ale to była niestety świeca. Bardzo ładny wazon, ten mi się bardzo podoba. Ja raczej nie mam wazonów, bo rzadko kiedy mam cięte kwiaty w mieszkaniu. I jesteśmy już w Action. W Action było niewiele rzeczy roślinnych. To już zdecydowanie jest tutaj koniec tego sezonu roślinnego. Bardzo niewiele osłonek. No ja tutaj pokazuję Ci te, bo one są naprawdę ładne. Jedno z takich mam, z tych dużych. Tutaj takie mniejsze bajtle. I właściwie, no i tutaj jeszcze takie najmniejsze, wiadomo, ale właściwie w Action już nie było nic więcej do pokazania. I już jesteśmy w TK Maxie i od razu Ci mówię, zostań przed odbiornikiem telewizyjnym, to będzie wspaniała wizyta. Dawno nie widziałam tak wielu pięknych osłonek i doniczek. Zapraszam Cię w tę podróż ze mną. Teraz jesteśmy nagle przy czarnej osłonce, z tyłu jakaś błękitna. Przepiękny stojak, którego ceny chyba nie dane było mi poznać. Nie, dane było mi poznać 60 zł. Bardzo ładny, bardzo modny teraz kolor takiej głębokiej morskiej zielenią niebieskości. Osłonka za 70 czy 80 zł. Czasami jak trochę za szybko macham tymi cenami, to zastopuj proszę sobie wideo, bo ja też w sklepie nagrywam bez mówienia i później dogrywam mówienie, więc jakby nie zawsze wiem, ile będę o czymś mówiła tak jakby, więc czasami wideo odbiegam od tego, co mówię. A w międzyczasie były przepiękne zielone osłonki podczas mojego gadania. Za czarną osłonką przepiękna niebieska spękana. Bardzo mi się podoba. Zobaczmy ją sobie z bliska. Za ile? Bardzo mi się podoba, dość tania, ale również dość mała. I ta zielona, ta gnieciona, bardzo mi się podobała. Gdyby ona miała jeszcze nieregularne te gniecienia, bo tutaj ma takie bardzo geometryczne, to byłabym w niej jeszcze bardziej zadłużona. Ta również mi się bardzo podoba, taka w stylu art deco lat 20. Tutaj te walcowate, te krążkowate były bardzo tanie. Zaraz zobaczymy jeszcze inne kolory. Te z Portugalii, bo ja już je trochę znam, te made in Portugal, bardzo również mi się podobają. Akurat ta pochlapana nie. Ale ogólnie te bąbelkowe, tak. No i tutaj mamy ponownie walce, kolory takie nie za bardzo w moim stylu. A zaraz obok jest jakaś taka maziana zielono-biała za 80 zł. Tuż za nią jest ten sam kształt. Biało-szara w biało-szare kwiaty. Doniczka, w której siedzi roślina i doniczka w kwiaty mi się za bardzo nie spina, ale co kto woli. Tam bardzo ładna złoto-czarna, tutaj ponownie ta zielona art deco, no i ta świetna metalowa, taka rdzawa, śliczna. No uważam, że do pomarańczu zielony, no też mamy to tak na kole barw, zielony pasuje idealnie. Uważam, że nie każdy kolor podkreśla to, jak piękna jest roślina, ale pomarańcz i zieleń to jest po prostu majstersztyk. Po prostu, to jest majstersztyk. Bardzo ładna tutaj metalowa, taka seledynowa, maziana osłonka. Te z Indii również są bardzo fajne. Ta osłonka nie za bardzo mi się podoba. Nie mam pojęcia, dlaczego ją Wam przybliżyłam. No to, co o niej mogę powiedzieć, to to, że ten turkus jest bardzo kontrastowy. No, była ciekawa na pewno, ale ta osłonka z tą czerwienią jest na pewno dużo ciekawsza. Ja tutaj, jak nie wiem czy widzisz, ale ja tutaj wszystkie osłonki odkręcam lewą ręką, więc nie dość, że ja byłam po treningu, byłam po malowaniu. Ja jestem praworęczna, ale czasami już prawa ręka mi odmawiała posłuszeństwa, malowałam lewą ręką i jeszcze tą lewą ręką podnosiłam te ciężkie osłonki, więc ja wyszłam z takim bicem tego dnia z TK Maxa, jakiego no, nigdy wcześniej nie miałam, a w międzyczasie mojego gadania przepiękne osłonki w brązach, w ciepłych barwach. Te dwie z tyłu, które teraz właśnie zasłoniłam, były przepiękne, no przepiękne.
Ta mi się również bardzo podobała, szczególnie jej kształt z tym takim zwężonym walcem do dołu, tak powiedzmy. No na to, o, słuchajcie, ta mi się podobała najbardziej. I teraz zgadnijcie, kto ma jakiś nagle ultra bogaty gust, 125 zł. Za metalową osłonkę. I tak jak powiedziałam sobie, wow, chyba chcę ją mieć, 125 zł. Kurczę, no, no właśnie, mówię jej papa, no jednak trochę za dużo. Przechodzimy już do bardziej kolorowych osłonek. No może akurat ta z brązem nie jest super kolorowa, no ale jak już widzisz, tutaj mamy jakieś niebieskie, jakieś tam takie paski tam już się wychylają. Ta paskowana, no, też mi się jakoś nie podobała, też nie wiem, dlaczego na nie zwróciłam uwagę. No nie wiem, według Ciebie są ładne czy nie? Jakieś takie, no nie wiem, nie w moim guście. Ale jak wiadomo, co kto lubi. Tutaj mamy jakiś garnek. Jakiś garnek, no ładny, bo dlaczego by nie? Zaraz za nim biała osłonka w jakieś szare takie znaki równości. Znaki równania. Tam mamy jeszcze złote, metalowe, prążkowane czy pręgowane. Tutaj mamy żłobione kwiaty, jakieś takie różnego rodzaju, prawie jak ornamenty. No ta mi się spodobała i zaraz Ci ją pokażę chyba dokładniej. Tak mi się wydaje. Nie, pominęłam ją, ok. I tutaj zobaczcie, że tutaj mamy już naprawdę wielkie, wielkie osłonki. Ta z lewej w ogóle jest śliczna, ta pomarańczowa. Aż sobie w ekranik postukałam, jak to mówię. Bardzo mi się podoba. I zauważyłam, że w TK Maxie dużo bardziej opłaca się kupić dużą osłonkę i nawet trzymać w niej roślinę w dużo mniejszej doniczce, ponieważ te ceny pomiędzy bardzo dużą osłonką, na przykład 90 zł, są niewiele niższe niż powiedzmy osłonka 12, czy 13, czy 14. A mamy dużą osłonkę, dopłacamy delikatnie więcej, ale mamy osłonkę na więcej lat, mamy osłonkę, która jest bardziej uniwersalna i wydaje mi się, że taka duża osłonka robi tak jakby większą robotę w przestrzeni, jeżeli chodzi o dekorację. Ona jest takim większym soliterem niż takie powiedzmy trzy pierdki tam po 12 cm. Jakkolwiek ja kocham małe ceramiczne pierdki po 12 cm, ale wiadomo, że taka wielka osłonka robi większą robotę. W międzyczasie mojego gadania mam nadzieję, że cały czas patrzysz na ekran, ponieważ ja tu cały czas pokazuję bardzo dużo osłonek. Staram się również pokazywać ceny. Tego dnia było nawet dość dużo osób, więc ja też nie byłam w stanie nie wiadomo ile czasu tam spędzać, że tak powiem. Tutaj mamy dość ciekawe połączenie kolorystyczne. Tak, myślę, że tutaj zielona roślina również byłaby pięknie uwydatniona. I tutaj mamy, właśnie, zobaczcie, dojrzałam zieloną, gniecioną osłonkę. Jeszcze Ci jej nie pokażę, bo najpierw pokażę Ci tam turkusową. Tych było bardzo dużo w podobnych kolorach, też również w innych, ale o tym samym kształcie. No i tutaj mamy przykład tego, o czym przed chwilą mówiłam. Mamy zieloną większą za 60 zł, a mniejszą za 50 zł. 10 zł różnicy, a ta droższa jest naprawdę dużo większa. Właśnie, wydaje mi się, że mówiłam o tym, że było dość sporo osób, więc ja też nie mogłam stać i tak zasłaniać powiedzmy regałów, no bo ja wiadomo, jestem takim samym klientem jak oni, ale no nie chcę swoją pracą im nikomu, no nie chcę przeszkadzać. Bardzo ładna wisząca doniczka, bardzo mi się podobała, no nie wzięłam jej, ale była bardzo ładna. Tutaj mamy jeszcze takie jakieś brązowe, szkliwione, ten w paski, bo to jest właściwie wazon, no ładny, nie w moim guście, ale ładny. Co jeszcze chciałam Ci powiedzieć, to, że w TK Maxie właściwie zawsze jest bardzo duży wybór osłonek i doniczek. Jeżeli jeszcze w TK Maxie nie byłaś, nie byłeś, okej, ta głowa mnie zaskoczyła. Nie wiedziałam, o co chodzi, lewa ręka już mnie troszkę bolała, prawą ręką mi się naturalnie lepiej kręci i musiałam jakoś to tak, wiecie, teraz tak mega bezpiecznie, zsuwam delikatnie. Tak, to jest wisząca osłonka. Fajna. Nie wiem, czy tam był sznureczek do niej doczepiony, wydaje mi się, że nie, ale myślę, że do niej by taki pasował taki łańcuszek bardziej, albo taki sznurek jutowy, chociaż nie, łańcuszek złoty chyba bardziej. Tutaj bardzo ładna, oczywiście made in Portugal, ale zobaczcie, no nie doszprejowali jej do końca, w środku jeszcze była żywa glina. Tutaj osłonka bardzo ładna, taka, wiecie co, taka struktura wulkaniczna i ona jest za co? Za 34 zł? Okej, dobra, wiem jaki jest minus. Ta osłonka nie ma jednej nóżki. Ona się trzyma, bo z czterech nóżek nie ma jednej, ale za 35 zł, nice. Ona jest wielka, naprawdę jest wielka.
Ta osłonka również bardzo mi się podoba, również bardzo w moim stylu. Bym trochę zrobiła może inne kolorki, ale taka jest taka w punkt. Ta błękitna jest błękitna. Tam mamy jeszcze jakieś dwie ładne, poukrywane. Ta z lewej bardzo mi się podoba, w takie drobne kreseczko, paseczko. Ale jej nie wzięłam akurat, bo no od razu, okej, przyznam Ci się, że tym razem coś wzięłam w TK Maxie, ale miałam potrzebę. Bardzo fajna jest ta osłonka z tym takim okręgiem na środku. W ogóle te rude osłonki ostatnio strasznie mi się podobają. Rudy bardzo pasuje do zieleni, tak jak już mówiłam, rudy bardzo fajnie podbija ten kolor i ostatnio jakoś naprawdę tak mi się podobają. Tak to wyglądało w większym, szerszym ujęciu. Bardzo fajna osłonka, pomaziana, trochę z fioletem, co ja gadam, trochę z granatem, trochę z bielą. Tutaj jeszcze mniejsza, ta w stylu Art Deco zielona, bardzo, bardzo ładna, również w moim guście. Ta niebieska również bardzo fajna, natomiast bardziej mi się podobały te tutaj, takie te kule. One są chyba też wszystkie portugalskie. Nie wszystkie te maziaje mi się podobają. Wydaje mi się, że to jak z większością osłonek czy doniczek, po prostu trzeba to dopasować do swojego wnętrza czy do tego, na co lubimy patrzeć. Ja na czarno-białe rzeczy nie lubię jakoś szczególnie patrzeć, więc bym tamtych nie wzięła, ale do tej pomarańczowej z jakimiś tutaj takimi farfoclami już bym się bardziej przekonała. To jest fajna rzecz. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy jeszcze jakieś takie pomarańczowe. Chyba sprawdzałam cenę i zobaczcie, to była dość mała osłonka, a cena tam była chyba 40 zł, czy mam nadzieję, że dobrze szybko spojrzałam. I tutaj jeszcze ostatni rzut, jak to wygląda, jeżeli chodzi o promocje. Dzisiaj miałam takie wrażenie, że tutaj mamy za 64 zł. To jest dobra cena za dużą osłonkę, ale miałam wrażenie tego dnia, że lepsze ceny miały osłonki w regularnych cenach niż te na promocji. Tutaj nie dowiedziałam się, jaka jest cena niestety. Przy okazji prawie zwaliłam jakieś sztuczne roślinki z regału, ale no właśnie te dzisiaj na promocji nie były jakieś takie szczególne, ale oczywiście dla porządku filmu Ci je tutaj pokazuję. Ta fajna, ta taka dotykowo jest bardzo fajna. Ta zielona również bardzo ciekawa, ona jest wisząca, już kiedyś ją widziałam, 4 dyszki. No mogłaby być trochę tańsza, no już naprawdę, no już troszkę mniej by tam mogło być. Tutaj różowa, śmieszna, w takie mikropaseczki, wołeczki tak jakby. I ta też jest bardzo ładna, ta też mi się podobała, ale 64 czy 54 zł to za dużo, to za dużo, naprawdę. Biorąc pod uwagę jeszcze, że ona jest mała, nie jest bardzo przyszłościowa. Tutaj dużo czarnych, no o czarnych już nie będę więcej mówiła. I tutaj jeszcze spójrzcie, mamy takie bardzo duże metalowe, one były oddzielnie, być może dlatego, że są dostosowane do tego, żeby być na zewnątrz, nie jestem pewna. Ta mi się bardzo podobała, ona jest za 80 zł, tak chyba dobrze zerknęłam. Ta pomarańczowa też ładna, w ogóle dopiero teraz ją dojrzałam, tak jakby nie widziałam jej wcześniej w sklepie. No i tak jak mówiłam, te metalowe są głównie made in India. Mamy złoto z granatem, mamy takie szarości, mamy, w ogóle mi się bardzo podoba kształt tej osłonki. Połączenie kanciastych form z okrągłymi, obłymi formami bardzo mi się podoba. Trochę wygląda jak grzybek. I teraz jeszcze te takie kwietniki w bardzo ładnych kolorach. One były po 230 zł. Ja bym wzięła różowy albo ten żółty, ale nie wzięłam, bo jest dość drogi. Zresztą ja już nie mam miejsca na kwietniki. A na koniec znalazłam jeszcze taką wiszącą osłonkę. Ona jest chyba i wisząca, i stojąca. Ona jest z taką fajną fakturą. Bardzo ładna, nie w moim kolorze, ale ładna. Jesteśmy teraz w lumpie i zaczynamy sobie od takiej doniczko wazy, trochę ceramicznej, trochę glinianej. Tutaj jeszcze taka zwykła szara, wysoka osłonka oraz jakaś kremowa, no też taka zwykła. Przyznam Wam, że tego dnia doniczek osłonek było sporo, ale nie było jakichś takich wow. No tutaj jeszcze jakaś świąteczna nam się znalazła. Tutaj taka niziutka, no i jak widać po otworach to jest również doniczka na przykład na kaktusy. Tutaj mamy bardzo jakąś ładną na przykład podkładkę, pod doniczkę, coś takiego. Tutaj jakiś wysoki wazon, który chyba tym kogutem mnie zainteresował. Tutaj mamy kokilkę albo również bardzo płytką osłonkę.
I ja tutaj w lumpie, a właśnie dzbaneczek, pierwszy dzbaneczek, ten dzień w lumpie upłynął mi pod nazwą dzbaneczków. Nie, to się inaczej mówi, pod hasłem dzbaneczków, jakoś tak. Tutaj jeszcze taka zwykła szaro-biała osłonka, tutaj mamy osłonkę szklaną z twarzami i zachwyciła mnie, później sprawdziłam cenę, 8 zł. No właśnie, tego dnia w lumpie była cena 19 zł za kilogram gadżetów. Dawno albo nigdy, o zobacz jaka to jest urocza osłonka, śliczna. Dawno albo nigdy nie było takiej ceny, było niewiarygodnie tanio. Bardzo ładny kubek, później jeszcze znalazłam drugi taki sam gdzieś tam dalej na półkach i go nie wzięłam, zapomniałam o nim i bardzo żałuję. Tutaj jeszcze jakaś taka ładna, no oczywiście można powiedzieć, że osłonka. Tutaj mamy wielorybka, który również mógłby jakąś małą roślinkę zmieścić. Tego dnia w lumpie pokazywałam i pokażę Ci właściwie nie tylko osłonki czy doniczki, ale również inne takie jakieś wyjątkowe rzeczy, czy takie rzeczy, które przykuły mój wzrok. No, sam zobaczysz, co tu jest. Kolejny dzbaneczek. Ponownie tutaj mamy tę szklaną twarz. To był raczej świecznik, ale wiadomo, że z każdego świecznika można zrobić osłonkę. Tutaj jakaś taka zwykła szara osłonka pręgowana. No i ta czarno-biała z tyłu, bardzo ładna. Ona była taka żłobiona w te wzory. Bardzo ładna. Co my tu dalej mamy? Na co zwróciłam uwagę? Właśnie na jakąś taką wysoką osłonkę, jak się okazuje, ale chyba się nie zdecydowałam jej wyciągnąć. Tutaj taka malutka doniczko, jak widać była tutaj ziemia, ktoś to traktował jako doniczkę. Na kaktusy malutka i ten dzbanek przepiękny. Żałuję, że go nie wziąłam. Przyznaję się, że zapomniałam o nim. Ręcznie robiony, ręcznie malowany. Zobaczcie, jakie dziwne te trzy kobitki. Kosmiczny, totalnie kosmiczny. Kojarzy mi się z jakąś Ameryką Środkową, może Ameryką Południową. To nie wiem, co to jest. Czy to jest jakaś menażka na wodę? Czy to jest jakaś podstawa lampki? No nie wiem. Nie wiem. Dziwne, przyciągające wzrok, ale chyba ten dzbanek bardziej przyciąga wzrok. I to jest dzbanek, który jak stałam w kolejce ze swoimi rzeczami, jedna z pań miała przede mną w koszyku. Więc nie dziwię się, że ktoś się zdecydował. Bardzo dziwna osłonka, chyba ręcznie malowana. Wygląda jak jakieś pierwsze takie, jak po pierwszych zajęciach z ceramiki. Tutaj również bardzo ładny pojemnik w takie kwiaty. Niestety te kwiaty nie były malowane, a tu były jakieś takie naklejki, tak jakby. Przepiękny świecznik. Ja szukam takiego świecznika, tylko z takim kółeczkiem na palec. Tutaj mamy moździerz, niestety brakuje drugiej części, więc nie kupowałam, poza tym był cholernie ciężki. Tutaj bardzo fajny pojemnik na ciastka, niestety również bez przykrywki. Ta osłonka kompletnie nie jest w moim stylu, ale uważam, że jest jakaś taka ładna, taka błyszcząca, taka mleczna, no coś w niej jest. Do stylu takiego glamour myślę by się nadała, no ale można też mieć osłonki w takim kolorowym stylu. Kolejny dzbanuszek, bardzo ładny, bardzo ładny. Nie wiem, czy ręczna robota, ale bardzo ładny. Ten świecznik poszedł ze mną do kasy, ale jednak go oddałam. Porządna robota, widać, że to jest porządna robota, ale po prostu kompletnie do mnie nie pasował. Ale no, myślę, że ta syrenka by do mnie pasowała, ale nie dałabym rady jej unieść, więc jej nie wzięłam. Przepiękny wazon, te białe wzory były też takie troszkę żłobione, bardzo ładne. U mnie czarny za bardzo nie pasuje w mieszkaniu, ale bardzo ładne. Tutaj cztery takie podstawki, na przykład pod herbatę. Bardzo ładne pudełeczko, nie wiem, czy to było kiedyś na nici czy i na guziki, ale też je chciałam wziąć, kosztowało 8 zł, jednak go nie wzięłam. Mamy również też takiego przepięknego pieska figurkę. Strasznie to takie kiczowate, no ale ładne. Mamy również takie przepiękne obrazy z poduszkami. Słuchajcie, o co chodzi z tym? Jeżeli wiecie, dlaczego tak to wygląda, to dajcie mi proszę znać. Ja nie wykminiłam. Kolejny dzbanuszek. Oczywiście, niestety te kwiatki nie były malowane, tylko klejone. Zapomniałam o tej filiżance, a chyba ją chciałam wziąć. Kurczę, czemu jej nie wzięłam? Tu jakiś ciekawy pojemnik, trochę jak wazon. Też ładny, też czemu go nie wzięłam? Kurczę. Kolejny świetny dzbanek. No, czy to nie jest dzień dzbanków? Podejrzewam, że jak teraz pójdę do lumpa, tutaj mamy puzzle. Podejrzewam, że jakbym teraz poszła do lumpa, to już niestety ta cena byłaby inna. Gapa jestem. Gapa jestem, żałuję, że nie wzięłam kilku rzeczy, które teraz widzę.
było bardzo wiele puzli, bardzo wiele sztuk puzli. Czy ja wzięłam? No to się przekonasz na samym końcu filmiku. Może wzięłam coś innego. Spójrz na te puzzle. Myślę, że są świetne. Nikt ich nie potrzebował, każdy o nich marzył. No i tutaj ten drugi kubek, który już Ci pokazywałam. Niestety o nim zapomniałam i go nie wzięłam. Tutaj pani świnka na nas patrzy oraz kaczuszka. Bardzo fajny kubek. Trochę żałuję, że go nie wzięłam, chociaż może nie. Okej, ale jest na pewno ciekawy z tymi ślimaczkami. Dalej mamy chyba świeczniki z muszelkami. No, niezły styl. Naprawdę niezły. Trochę Hawaje, trochę Mielno. A dalej coś, co odpadło ze świecznika. Jakby się człowiek postarał, to może to by była bransoletka na bardzo wąski nadgarstek. Coś tutaj wyhaczyłam. Miałam nadzieję, że jest to fajna osłonka, ale to był jakiś pojemnik na kawę. Z daleka wyglądał dużo lepiej niż z bliska. No i mogę Ci od razu powiedzieć, że go nie wzięłam. Tu mamy coś, co jest zrobione z słomek. Wazonik, chociaż raczej wydaje mi się, że to jest taki stojak na gofry. Bardziej mi się to kojarzyło z kawiarnią niż z domem, ale przecież w domu też można robić sobie gofry. Takie, wiecie, bąblowe gofry na lody na przykład. Tutaj mamy jakiś bardzo ładny mlecznik albo pojemnik na sos w ładnym, błękitnym kolorze. Ja takich rzeczy nie używam, ale rozumiem, że ktoś używa. No i tutaj przyszła do nas betonowa osłonka ze złotem, a tutaj z tyłu wyhaczyłam cudowną świnkę skarbonkę. Przepiękna była, leciutka, kosztowała chyba 3 zł. No i teraz, jak pewnie możesz się domyślać, żałuję, że jej nie wzięłam. Była trochę brudna, myślałam, że jej nie doczyszczę, ale teraz sobie myślę, że ją doczyściła. Tutaj bardzo ciekawy wazono-dzbanek, nie wiem, ale ciekawe. Tutaj kolejny dzbaneczek, czy może bardziej też właśnie mlecznik, też w tym fajnym błękitnym kolorze. Dużo było błękitnych dzisiaj naczyń. Malutka osłonka, czy też doniczka. Tutaj widać, że ktoś używał jako doniczki i sadził prosto do tego. Nie robimy tak. Tutaj bardzo ciekawy pojemnik. Nie mam pojęcia, jaki to był materiał, ale wydawał mi się taki, to będzie głupio, co powiem, ale taki bardzo pradawny. A w środku była świeczka. Zwykła osłonka biała, wysoka, w stylu tych takich glinianych z chyba Castoramy. Tutaj bardzo mały pojemnik na jajeczko oraz bardzo mały samochodzik. No czy to nie jest urocze? Kiczowate, strasznie, pewnie, że kiczowate, ale coś w tym jest. No, ja nie lubię takich durnostojek, ale to było fajne. Słoik z Central Parkiem, z kawiarnią, która była głównym miejscem spotkań przyjaciół w serialu Przyjaciele. W bardzo dobrym stanie. I już na sam koniec lumpowych łowów szkatułka z Marks & Spencer. Dość taki nieładny, jak dla mnie oczywiście, nadruk, ale cała szkatułka ładna. I to właśnie takie osłonki sklepy mają nam do zaoferowania. Nie tylko osłonki, tylko też te różne rzeczy z lumpa. Ja byłam zachwycona tą wizytą. Tak jak mówiłam w filmie, okazało się, że tego dnia było 19 zł za kilogram. Gdzie taka cena, nie wiem, czy wcześniej kiedykolwiek się zdarzyła. Tak jak już mówiłam, nie wyszłam z pustą ręką i ja kupiłam sobie oczywiście ten słoik z Central Park. To jest słoik nawiązujący tematyką do serialu Przyjaciele. Ostatnio niestety na nowo jest głośno o tym serialu z uwagi na to, że jeden z aktorów, Matthew Perry, który grał Chandlera, odszedł. Ja też mówiłam na Instagramie, że dla mnie to był bardzo trudny czas. Przyjaciele są ze mną od kilkunastu, jak nie więcej lat i było to dla mnie bardzo trudne i bardzo się tego bałam. Ale no to nie jest tematyka tego kanału. Drugą rzeczą, którą sobie kupiłam, są puzzle. Kupiłam sobie dwie sztuki puzzli. Jedne to te przepiękne, takie dawne puzzle z kwiatami, które jak dobrze rozumiem, a wydaje mi się, że dobrze rozumiem, finalnie będą obrazem kołem. są kółko są zrobione. Nie mogę się doczekać, aż zacznę je układać i jakoś ładnie je wyeksponuję. Na pewno Ci to pokażę. A drugimi puzzlami są puzzle 1000 elementów i to jest takie przepiękne miasteczko. Tego dnia było bardzo wiele pudełek puzzli. Ja skusiłam się tylko na te dwie sztuki, ale nie było łatwo. Naprawdę musiałam podejmować wybory, ale mam już bardzo dużo puzzli w domu, bo ja bardzo lubię puzzle układać i stwierdziłam po prostu, że nie ma co kupować, dopóki nie ułożę tych poprzednich pudełek, no żeby była jakaś harmonia w życiu. Ale to też z lumpa są rzeczy, z drugiej ręki, więc to też jest bardzo zgodne z naturą. Tak mogę to powiedzieć.
To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy filmik. Jak nagrywam ten film, to jeszcze nie ma 3000 subskrybentów, ale no, po prostu brakuje jednej czy dwóch osób. Nie wiem, jak to jest, jak ty teraz oglądasz ten filmik. Może już są 3000. Ja na pewno wymyślę jakiś konkurs dla ciebie, żeby uczcić ten kolejny 1000 nas razem, ale no dzisiaj jeszcze o tym nie mogę powiedzieć, no bo jeszcze tych 3000 nie ma, więc pewnie mam nadzieję, że w kolejnym filmiku będę mogła o tym powiedzieć. A skoro już jest taka tematyka, no to zachęcam cię do subskrypcji tego kanału, do komentowania, do polubienia oraz do wsparcia mnie, jeżeli masz taką ochotę. Dzięki za dzisiaj, dzięki, że udało ci się tutaj wpaść. Daj mi znać, czy coś z tych rzeczy, które widziałaś, byś kupiła, a ja uciekam trochę pogotować. Trzymaj się ciepło, cześć!